co dzieje się odnośnie tego sporu zbiorowego z personelem, który trwa od czerwca 2014 roku. Co z tymi zaległościami z tytułu tzw. jubileuszówek? Kolejne moje pytanie to jest, co jest, jeżeli chodzi o odpisywanie na fundusz socjalny dla pracowników szpitala? Kolejne pytanie, jak wygląda rozliczenie pododdziałów i tutaj kardiologicznego, ginekologicznego i kuchni? I mam sygnały też również, że obecnie w szpitalu istnieje, czy jest brane pod uwagę dwa regulaminy, co sięgałem opinii, jest to niezgodne z prawem. No nie wiem, jak się pan dyrektor do tego stosunkuje. Również mam takie informacje, nie mogę tego potwierdzić, ale pytam, jeżeli chodzi o spółkę Arion, ponieważ w szpitalu w Gostyninie i naszym szpitalu biłgrajskim pracownicy mają różne umowy, więc chciałbym się zapytać, jak może być w tej samym miejscu pracy, w tej samej spółce zatrudnione osoby na tym samym stanowisku, na różnych umowach. Jeżeli chodzi o tą opiekę nocną w Tarnogrodzie, czy rzeczywiście jest ona zapewniona i czy te warunki, czyli to laboratorium, ten rentgen i ci lekarze specjaliści są tam zabezpieczeni? No to na razie tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeśli są pytania, bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, była jednozdaniowa, krótka wypowiedź dotycząca Zamościa, Wrocław, rangi problemu podstawowego. Zamość to był przykład szpitala, który realizuje badania bakteriologiczne na zewnątrz i tylko tyle. Natomiast my też wykupiliśmy tą usługę na zewnątrz, tak jak mówiłem na komisji, przede wszystkim dlatego, że nie pozyskaliśmy specjalisty mikrobiologa, który mógłby te badania u nas realizować. I to wszystko. Koszty wzrosły i ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że dużo więcej badań jest zleconych, bo są one dobrej jakości w tej chwili, chętniej zlecane przez lekarzy. Mają dobrą wartość, stanowią podstawę do leczenia w tej chwili. I już. Drugie pytanie dotyczyło sporu zbiorowego, który się ciągnie od czerwca 2014 roku. On się ciągnie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy dalej w sporze zbiorowym. Ani strona związkowa, ani my nie poprosiliśmy jeszcze mediatora, który by, że tak powiem, pozwolił kontynuować rozmowę. Nagrody jubileuszowe. Nagrody jubileuszowe według opinii spółki są wypłacane zgodnie z regulaminem wynagradzania. Do okresu pracy wliczane są tylko praca w Arionie lub w jego poprzedniku, czyli w SPZOZie Biłgowej, o ile taka nazwa funkcjonowała wtedy. Natomiast nie są do okresu pracy wliczone zatrudnienia poza tymi jednostkami. I tu też tyle. Tutaj na ten temat jest oczywiście spór. To nie wynika ze starego, nowego, z jakiegokolwiek innego regulaminu wynagradzania. Tak stanowi akurat regulamin stary, tak go SPZOZ-u jeszcze, tak go interpretujemy. Natomiast jest oczywiście spór o to, czy ta interpretacja jest dobra. My mamy tak i tego się trzymamy. Fundusz socjalny. To pytanie wraca jak bumerang. To już wielokrotnie było wyjaśniane, że fundusz socjalny zgodnie z uchwałą zarządu z grudnia 2013 roku udaje, że nie jest naliczany w ogóle w 2014 roku, ani w latach następnych. Tu nie ma ograniczeń czasowych. Natomiast te pieniądze, którymi ja dysponowałem do tej pory, które były jeszcze na koncie funduszu socjalnego,
były cały czas wykorzystywane na udzielanie pożyczek z tego funduszu, tudzież na zapomogi w kwocie 1000 do 2000 maksymalnie w ciągu miesiąca. Taką kwotą dysponowała Komisja Socjalna. To nie znaczy, że po tyle zapomogi były, tylko taką kwotą dysponowała Komisja Socjalna. W tej chwili te pieniądze się wyczerpały. Pożyczki będą udzielane dalej. Pieniądze na udzielanie pożyczek pojawiają się ze spad pożyczek już udzielonych i to jest kwota około 18 tysięcy. Ja Komisję Socjalną o tym informowałem. Pożyczki były udzielane w kwocie 6 tysięcy złotych. W tej chwili komisja zawnioskowała, żeby to było 3 tysiące złotych, żeby więcej osób mogło skorzystać i to jest realizowane na bieżąco. Nie wiem, o co chodzi w pytaniu o pododdziały ginekologii, kardiologii, po prostu nie wiem. Czyli mi chodziło o to, że te pododdziały tak jakby są podzierżawiane. Czy to, jak tam pan dyrektor by do tego mógł się odnieść? Kuchnia jest rzeczywiście, ja rozumiem, że za zgodą starostwa jest poddzierżawiana i tam są i spółka kupuje usługę wyżywienia pacjentów. Natomiast oddziały ginekologiczno-położnicze i kardiologii, no one nie są w żaden sposób dzierżawione. Myśmy kupili usługę medyczną w podmiocie leczniczym innym niż Arion. To znaczy umówiliśmy się z innym podmiotem, że zabezpiecza pracę lekarzy całodobowo na tych oddziałach. To jest dalej działalność prowadzona przez Arion, tylko nie mamy podpisanych umów z poszczególnymi lekarzami, tylko ze spółką lekarską, która zabezpiecza pracę na tych oddziałach. Dwa regulaminy i to ma być niezgodne z prawem. To też już było wielokrotnie wyjaśniane i tutaj nie ma żadnej niezgodności z prawem. Regulamin pracy czy wynagradzania jest, może tak powiem, elementem umowy o pracę. W zależności od tego, kiedy był wydany i kiedy została zawarta umowa o pracę, taki regulamin obowiązuje pracownika i pracodawcę. Spółka rzeczywiście wydała nowy regulamin pracy i wynagradzania. Niemniej ten nowy regulamin obejmuje tylko pracowników nowo zatrudnionych lub tych pracowników, z którymi podpisano porozumienia zmieniające poprzednią umowę o pracę. Wszystkich innych pracowników obejmuje stary regulamin wynagradzania, dlatego że do tej pory nie został on w żaden sposób wypowiedziany, a ponieważ jest elementem umowy o pracę, to wypowiedzenie dotyczyło każdego jednego pracownika. Do tej pory nic takiego nie nastąpiło. Także rzeczywiście są dwa regulaminy. Stary dotyczy tych pracowników, którzy, że tak powiem, podpisali umowę pod rządami tego regulaminu i nowy tych, którzy przyszli do pracy po wejściu w życie tego regulaminu albo tych, którzy podpisali porozumienie zmieniające. Takie osoby są. I nie ma tutaj żadnej niezgodności z prawem. No, po prostu funkcjonują dwa regulaminy i już. Wolelibyśmy, żeby funkcjonował jeden. Nie wymagałoby to wypowiedzeń zmieniających dla wszystkich pracowników. Gostyni. I tutaj pan poruszył temat tego, że w tym samym zakładzie pracy różne wynagrodzenia. No albo mamy wolność, albo nie mamy wolności. Albo mamy socjalne. I wszyscy zarabiają tak samo. Ale w mojej ocenie jest to ustawa, która to reguluje. Że... Proszę powiedzieć, jaka to ustawa. O równym traktowaniu. O równym traktowaniu, tak. To ja rozumiem, że no, nie wiem. W każdej firmie każdy zatrudniony na takim samym stanowisku powinien zarabiać dokładnie tak samo. Niezależnie od tego, jak pracuje.
To znaczy, ja powiem szczerze, że nie mam akurat tej ustawy przy sobie, także ja przygotuję się ewentualnie i przynajmniej się okazji tą sprawę poruszę. Natomiast no, ja się nie zgadzam co do zasady, że pracownicy powinni zarabiać dokładnie tak samo. Po prostu się nie zgadzam z tym. No, jestem za wolnością w tym kraju i nie zgadzam się z takim pojmowaniem prawa pracy. Natomiast oczywiście mogę odpowiedzieć bardzo mocno formalnie. Gostynin to jest zupełnie inna spółka i wynagrodzenia są regulowane tak, jak tamta spółka decyduje. Ale to jest duża różnica między zarobkami Gostynia a zarobkami Biłgoraja. To też wpływa pewnie na jakość pracy naszego personelu medycznego. Ja nie wiem, jakie są zarobki w Gostyninie. Naprawdę. Ja rozumiem, że pracownicy w jakiś tam sposób się porozumiewają ze sobą i mają tą wiedzę. Ja naprawdę nie wiem, jakie są zarobki w Gostyninie, wiem jakie, mniej więcej wiem, jakie są zarobki w Biłgoraju. Natomiast powtórzę, jest to zupełnie inna spółka. To tak, jakbyśmy wymagali, żeby, nie wiem, w Orlenie zarabiali tyle, co w Arią Szpitale z Biłgoraju, albo odwrotnie, prawda? Tarnogród, laboratorium RTG. Oczywiście nie zabezpieczamy tych usług w Tarnogrodzie. Zresztą to było wiadomo od początku, że tam laboratorium nie powstanie, ani rentgen nie powstanie. Zresztą trudno tworzyć laboratorium czy rentgen na potrzeby dwóch czy trzech pacjentów, którzy się tam zgłaszają dziennie. To są takie ilości pacjentów. Natomiast myśmy zapewnili zgodnie z umową te świadczenia w Biłgoraju i takie realizujemy. Tarnogród na naszą prośbę fundusz zgodził się finansować i myśmy zgłaszali, że to będzie miejsce, w którym świadczenia będą udzielane bez tego elementu całodobowego, czy tam zabezpieczenia w ciągu nocy laboratorium i rentgena. Jeśli jest taka potrzeba, to pacjenci są przewożeni naszym transportem do Biłgoraja, ale to są przypadki, że tak powiem, bardzo mocno specyficzne. I już. Nie wiem, jeszcze było takie, ale to w interpelacjach, jeśli mogę się odnieść do tych kolejek do ginekologa. Mogę? Bo padła taka uwaga, że są duże kolejki do ginekologa. Ja rozumiem, że jest to zbieżne z artykułem, który się ukazał w Nowej Gazecie Biłgorajskiej, która to gazeta wzięła się na cudowny sposób cytowania tylko i wyłącznie opinii swoich rozmówców anonimowych. Bardzo mnie dziwi taka uwaga, że są kolejki do poradni ginekologicznej. Poradnia ginekologiczno-położnicza i oddział położniczo-ginekologiczny jest w mojej ocenie najlepiej funkcjonującym elementem tego szpitala. Natomiast to, że jakaś pacjentka chciała się dostać do bardzo konkretnego lekarza i powołuje się tutaj na prawo dowolnego wyboru lekarza, no to równie dobrze ja mogę sobie zażyczyć wizyty pediatrycznej u pana ministra Arłukowicza dzisiaj. Dlatego, że jest lekarzem i mam prawo dowolnego wyboru lekarza. I mnie nie obchodzi, czy on ma interesantów, czy nie, bo ja chcę się dzisiaj do niego dostać. Bo to był taki przypadek. Pacjentka chciała się dostać tu, dzisiaj, teraz do konkretnego lekarza, mimo że miała zaproponowane inne możliwości, czyli wizytę, może nie tego dnia, ale w najbliższych dniach, u innego lekarza, ginekologa, położnika, specjalisty. No niestety chodziło o to, żeby to było tu, dzisiaj, teraz, do tego konkretnego lekarza. I oto jest cała afera medialna, jak rozumiem. No ale to tak jak mówiłem, no życzmy sobie
wszyscy takiego wyboru lekarza i takich wymagań. Ja chcę ze swoim dzieckiem iść jutro do ministra budowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Ja bym chciał odwrócić jeszcze do pana dyrektora. Ja rozumiem, że sprawa szpitala budzi wiele emocji, ale panie dyrektorze, z całym szacunkiem dla pana funkcji, niemniej jednak, no ja sobie z palca tego nie wyssałem. Tak samo przychodzą ludzie i o to pytają jako radny. Mam obowiązek rzetelnie przygotować się do swojej pracy i to staram się robić. Mam prawo pytać i z tego prawa korzystam. Że pan chce do pana ministra Rulkowicza się zapisać, no to myślę, że powinien pan gdzieś kierować to pytanie. Ale chciałbym jeszcze zapytać z tą bakteriologią, który temat będę ciągnął, dlatego że no, personel twierdzi inaczej. Sprawa jest tego typu, że rozumiem część badań, żeby było robione poza naszym szpitalem, niemniej jednak podejrzewam, że są takie i takie sygnały dostaję, że są takie badania, które wymagają natychmiastowego, że tak powiem, zdiagnozowania. Wydaje mi się to realne. Jeżeli chodzi o tego mediatora, no to jak długo to jeszcze będziemy czekać na to, żeby ten mediator się pojawił? No, ja myślę, że ten szpital to naprawdę bardzo się cieszę, że mają takie osiągnięcia. Niemniej jednak są jakieś problemy, to uważam, że korzystam z tego, żeby o tym mówić w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor zechce się ustosunkować? Z bakteriologią ja powtórzę raz. Mamy w tej chwili dużo lepszą usługę, dużo lepszej jakości. Za mniejsze pieniądze jednostkowe, natomiast to, że płacimy więcej, to dlatego, że zlecamy. Ja nie widzę takich badań, które mogłyby być robione na miejscu. Czy były robione na miejscu, a teraz jest z nimi jakiś problem? Poza jednym, to takim badaniem bardzo szybkim, GPS się nazywa, nic to państwu nie mówi pewnie, ale tutaj jest rzeczywiście kłopot i tutaj porozumiewamy się, czy porozumieliśmy się z pracownią wykonującą, że też badanie, na którym nam szczególnie zależy, ale to nie jest kwestia godzin. To jest kwestia 2-3 dni, żeby to badanie uzyskać. Natomiast... W sprawie mediatora. Ja powtórzę. Ani my, ani związki nie zwróciliśmy się o mediatora. Kiedy to nastąpi, jeżeli chodzi o... Ja czekam na związki. Związki rozumiem, że czekają na mnie. I jak długo będzie czekać? Nie wiem. Ja nie będę deklarował, że ja jutro czy pojutrze wezwę tego mediatora. Myślę, że się prędzej spotkam ze związkami, niż będzie to spotkanie z mediatorem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, chciałbym zapytać, czy w Arion Szpitale funkcjonuje oddział obserwacyjno-zakaźny? Tak funkcjonuje. Dziękuję. Czy możemy przejść do kolejnego? Bardzo proszę, panie. Warunki regulaminu, więc była propozycja nie do odrzucenia. Albo przyjmujemy regulamin, który jest, albo nie będzie wcale rozmowy. I taka propozycja jest w dalszym ciągu ze wszystkimi regulaminami i ze wszystkimi problemami, które mamy.
Więc tak jak pan dyrektor tu powiedział, że mogą być dwa regulaminy. Nie, dlatego że kwestionuje to pan dyrektor pracy, zakwestionował to na spotkaniu, pan dyrektor dokładnie o tym wie. Kazał wycofać regulamin nowy i kazał, żeby był jeden regulamin. Odnośnie nagród jubileuszowych. W starym regulaminie jest napisane, że nagrody jubileuszowe powinny być przyznawane wszystkim pracownikom. I dokładnie jest napisane, że są brane pod uwagę wszystkie lata, nawet nie w WSPZ-ie, tylko u innych pracodawców. W tej chwili pan inspektor bada tą sprawę, bo na spotkaniu z panem dyrektorem Krawcem, z panem wcześniej był pan dyrektor, już nie pamiętam, bo się zmieniają panowie dyrektorzy kadrowi, no i z panem inspektorem pracy było powiedziane, że jest jakiś aneks do umowy. Więc tego aneksu do umowy nie ma i pan inspektor został wprowadzony, delikatnie mówiąc, w błąd razem z nami. Także tutaj, no proszę państwa, chcemy, żebyście państwo radni wpłynęli na nie tylko pana dyrektora dzisiaj, ale na prezesów, bo przede wszystkim pan prezes powinien się spotykać z nami. Nie spotyka się. Pan dyrektor spotkał się z nami, więc koleżanki były oburzone. Pan dyrektor wie dlaczego. Bo po prostu w sposób niegrzeczny się rozmawiało z pracownikami. Nie tylko pan dyrektor, ale i pani kadrowa. Więc no to takie było niemiłe spotkanie. Dlatego nie możemy się porozumieć z naszym pracodawcą. I jeszcze odnośnie Gostynina. Tak, panie w Gostyninie pielęgniarki mają wyższą podstawę, mają 2600 brutto poborów zasadniczych, gdzie my mamy 1630 poborów zasadniczych, z tym, że najniższa w tej chwili średnia, która powinna być wypłacana, jest 1750. Pracodawca mówi, że mamy noce święta i wysługę, która to jest rzędu tak 300 zł, 200 zł, no i jakieś 100 parę. Więc oto mamy za dużo do tej jeszcze do tej średniej, która powinna być wypłacana, od średniej powinno być wypłacane wszelkie dodatki. A my nie płacone od najniższej średniej, tylko mamy jeszcze od niższej. No po prostu ta średnia jest z 2007 roku i ona do dziś dnia funkcjonuje. No, rozmowy z dyrektorem nie przyniosły skutków. Zgodziliśmy się na to, żeby połowa wysługi weszła w pobory i nie będziemy mieli wysługi, więc wycofali się panowie z tego. No i jakiekolwiek rozmowy to się kończą wycofaniem. Są rozmowy, nie ma nic na piśmie, więc to jest tak, jakby rozmów nie było. Także może byśmy się spotkali tak z dyrektorem i porozmawiali tak naprawdę uczciwie i bez oszukiwania państwa i nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor zechce się odnieść do tego? Dwa regulaminy niezgodne z prawem. No zgodne z prawem, tylko dwa regulaminy mogą dotyczyć tego samego pracownika.